Kury kąpią się w ziemi, to pomaga im pozbyć się ewentualnych pasożytów z pomiędzy piór. No i też chyba jest dla nich przyjemne. W każdym razie często dosyć robią takie ładne, słoneczne dni. Co? No tu są kurki, tak. Zobacz, kąpią się, robią sobie takie dołki w ziemi i tak grzebią nogami, omiatają się tą ziemią, żeby sobie tak trochę powymiatać brud z pomiędzy piórek. Chciałbyś do nich dołączyć? Tak? No ten kogut jest bardzo łagodny, to mi się w nim podoba, że on tak spokojnie odchodzi, jak zbliża się małe dziecko. Nie ma żadnego takiego pomysłu, żeby zaatakować, czy jakoś straszyć. A ty, syneczku, lubisz robić sio kurom, prawda? Sio, tak. Robisz im sio, sio. No i dobrze. Lepiej, że dziecko robi sio kurom, niż by kury miały straszyć dzieci. Ponieważ jutro pierwszy dzień wiosny, więc dokumentuję różne oznaki wiosny w ogrodzie. To są kwiaty derenia jadalnego. Już od dłuższego czasu kwitnie. A tak wyglądają pąki kwiatowe moreli w ostatni dzień zimy. No całkiem obiecująco, oby nie było teraz silnych mrozów. Niestety nie wszystkie nasze kury są takie grzeczne. Ten biały leghorn, którego widzicie teraz, niestety wlazł sąsiadów. Nie wiemy, którędy ona się przedostała, bo naprawdę tutaj są tak gęste zarośla, że chyba górą nie dała rady, a sprawdzałam całą siatkę wzdłuż i nie zauważyłam żadnej dziury. Jest to tym dziwniejsze, że ona też sama wraca, więc naprawdę nie wiem. Tej kurki to tak raczej nie głaszcz, bo ona tak lubi dziobnąć czasem. No. Nie rób jej sio. Niech ona się w spokoju wykąpie. No, a widać, że kogut tutaj bardzo się nią interesuje. Ta Silka dużo czasu spędza w kurniku ostatnio, bo się nam rozkwoczyła. Ona się tutaj za chwilę umości. O, akurat w najbardziej niewymoszczonym kącie chce sobie siedzieć. I ona by była teraz najszczęśliwsza, gdyby jej dać jakieś jajka i zostawić w spokoju. No, ale nie. Trwam w postanowieniu, żeby tam siedzi, tak.
są w postanowieniu, żeby nie było w tym roku lęgu. Tak, tu jest słoma. No możesz się trochę słomą pobawić, bo jest czysta akurat. No to tutaj do tego kurnika też możesz nasypać szerzej słomy. Tylko tak do kurnika, nie gdzie popadnie. O, jaka wielka góra słomy. Może trochę ci tu pomogę ją rozłożyć. Dużo słomy. No dobra, to chyba wystarczy, co? Jeszcze. Bardzo ładnie. To co, zamykamy kurnik? Nie. Chodź, zamkniemy. Ach tak, teraz byś porozsypywał sobie, tak? No chodź, już teraz zrobimy porządnie, dobrze? A ta zbieranina patyków na czubku świerku, którą teraz widać, to jest srocze gniazdo. I prawdopodobnie ta sroka tam teraz w środku siedzi. I może już wysiaduje jajka. O, a tu pod jałowcem siedzi sobie teraz kura i pewnie znosi jajko, albo zaraz będzie znosić. Dla tych, którzy nie śledzili historii naszych kur zbyt pilnie, to taka informacja, że nasze kury no, odmawiają wchodzenia do kurników, te czarne australorpy. Całą zimę spędziły, nocowały na drzewach i znoszą jajka pod jałowcem. Ale no tam siedzi, widzisz, siedzi i chyba chce znieść jajko. Chciałaby, żebyśmy ją zostawili w spokoju, no jeszcze chwilę jej poprzeszkadzamy. No i na szczęście składają te jajka w stałych miejscach. Nie, że tak każde jajko gdzie indziej. No tutaj już wiem, że to jest stały punkt, gdzie można szukać jajek. Może ja nawet zajrzę pod nią. A, dziobnęła mnie, no. Czy chciała kwoczyć też? To by było niedobrze, bo kura, która zaczyna kwoczyć, siłą rzeczy przestaje znosić jajka. Nie wolno dziobać. Oj, jaka oburzona na mnie. No dobrze, poczekam aż skończysz. Tak? No tu jest kurka, tak?